Sprawdziliśmy 8 pizz mrożonych. Jak smakowały? Na pierwszy ogień Donatello, czyli pizza z Biedronki. Opakowanie z 3 plackami to 15 zł. Ciasto i składniki totalnie nas zawiodły. Niestety wcale nie lepsza Alfredo z Lidla. 3 placki za 14 zł. Pizza wygląda naprawdę biednie, oczekiwaliśmy czegoś więcej. No i czas na najdroższą pizzę, ale wcale nie najlepszą. Sukces Liliana Kizo w Żabce za 18 zł. Ciasto nawet, ale ser mógłby być lepszy. Największy zawód, czyli Hortex w Kauflandzie za 12 zł. Pizza bez wyrazu, trochę jakby płonął. A teraz duże zaskoczenie, proste historie. 12 zł ciasto grube, ale pizza naprawdę smaczna. Również na grubym Giuseppe 9 zł i musimy przyznać, że bardzo dobra. Feliciana za 10 zł. To akurat totalny średni. Niby 4 sery, ale jakie słabe. No i Riga za 10 zł. I trochę za dużo jak na takiego małego placu. Nie wygląda i smakuje raczej kiepsko. Lubisz pizzę mrożoną?